Okej. No to przede wszystkim bardzo wszystkim dziękuję, żeście przyszli na to spotkanie. Wirtualnie, wirtualne takie czasy. Nazywam się Klara Wojtkowska i jestem uzdrowicielką i artystką i prowadzę ceremonię. I moja droga powołania generalnie była, no powołana byłam konkretnie do Zimbabwe, do kultury Shona, tam się uczyłam, napisałam o tym też książkę, ten rozdział o ceremoniach deszczu, tak zwanych w języku Shona właśnie Mukwerera. No i to spotkanie, to bardzo wiele osób się mnie właśnie pytało ostatnio, jak zrobić ceremonię deszczu, bo wszyscy wiemy, orientujemy się, że mamy suszę i że to jest problem i że to jest ogromny problem. I trochę, no właśnie, tak jak sobie wyobrażam to spotkanie dzisiaj, to ja chcę trochę poopowiadać o ceremoniach deszczu i też o tej, o w ogóle w jakim światopoglądzie coś takiego też funkcjonuje i istnieje, bo myślę, że to jest ważne. Trochę o Zimbabwe. Potem zrobimy sobie taką małą, powiedzmy, ceremonię deszczu, czyli przejdziemy razem z muzyką, którą będę grała, przez te etapy, które są takie najważniejsze etapy tej ceremonii. Jeśli chcecie iść dalej z tym razem ze mną, to będzie spotkanie potem znowu za tydzień, jakby żeby to kontynuować, a za 2 tygodnie to mam zamiar zrobić ceremonię deszczu, czyli tradycyjnie całonocną ceremonię. I mam nadzieję też, że jakoś w tym będziecie uczestniczyć. No jak, no to takie mamy czasy, że musimy być bardzo kreatywni. więc taki jest plan. Więc chciałam zacząć od tego, korzeni, w pewnym sensie wyplenienia czegoś takiego jak ceremonia deszczu. Słucham? Ktoś coś? A nie, okej. Jeśli macie jakieś komentarze albo pytania w trakcie, też możecie pisać na czacie. Będzie oczywiście, też będę jakby przed naszą tutaj małą ceremonią, to będzie czas i przestrzeń na pytania. No, więc przede wszystkim właśnie jak patrzymy na w ogóle jakby stan świata i to takie rozdwojenie, w którym teraz obecnie znajdujemy się, rozdwojenie w takim sensie, że z jednej strony mamy paradygmat świata, który mówi, że w ogóle ceremonia, a zwłaszcza ceremonia deszczu, to jest coś, co nie działa, co jest głupie, co jest budowane na bazie magicznego myślenia, czyli przypomnijmy sobie, że magiczne myślenie to jest po prostu choroba umysłowa według tego właśnie społeczeństwa. A z drugiej strony żyjemy na Ziemi, jesteśmy dziećmi Ziemi, jesteśmy częścią Ziemi, przyrody, pogody, natury, wody. I to jest takie ciągłe zakłamanie, w którym żyjemy, że nie mamy wpływu, albo że ten wpływ, który mamy, to jest na przykład bioinżynieria, to, że po prostu narzucamy się na przyrodę, jakby niszczymy, zmieniamy, bo nam się akurat tak podoba. I w tradycyjnym, rdzennym myśleniu to człowiek jest częścią tej przyrody,
i żyje, stara się żyć w jakiejś tam równowadze właśnie z przyrodą, z ziemią i z tym, co się dzieje. Więc takie jakby patrzenie i czucie tego, co nam przyroda obecnie mówi, czucie tych znaków różnych, które się dzieją, to jest takie powracanie do prawdy. No, więc takie... I to jest też takie ciekawe, bo w pewnym sensie ktoś nas kiedyś, można powiedzieć, przekonał, że właśnie jesteśmy odcięci, że nas to w ogóle nie dotyczy, to, co się dzieje na Ziemi, ani tego właśnie, co się dzieje. I oczywiście powołuje się tutaj na Biblię, w takim sensie, że tam na samym początku właśnie jak człowiek był stworzony, to Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią. I tak właśnie nakazuje ludziom, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. I ceremonia, tak naprawdę ceremonia jakiegokolwiek rodzaju, ale mówimy konkretnie o ceremonii deszczu, obala właśnie tą koncepcję. Bo to jest miejsce, gdzie poddajemy się. Poddajemy się i jest to też miejsce połączenia. Połączenia z przyrodą, połączenia z przodkami, z wielkim duchem, z ziemią, z żywiołami, z wodą. Połączenia do tego stopnia, że jak jesteśmy w kontekście ceremonii, to nie ma różnicy między nami, a powiedzmy żywiołami, właśnie przyrodą, ziemią, duchami, jakby jesteśmy częścią tego wszystkiego i to jest miejsce właśnie, gdzie otwieramy się na to, jakby te granice też się otwierają i tworzymy taki kontener, taką pustkę, gdzie wszyscy zachowujemy się i robimy to, co do nas należy. I robiąc to i prosząc w tym kontekście o więcej życia, no, jesteśmy błogosławieni tym, że dostajemy więcej życia. O tym też będę rozmawiać później, bo też jest coś takiego jak w naszym właśnie, powiedzmy takim, moim zdaniem właśnie zakłamanym w naszym społeczeństwu, jest coś takiego, że nie tylko, że odcinamy ludzi od wszystkiego, od przyrody, ale też w kontekście przyrody odcinamy wszystkie jakieś elementy, aby je jakoś tam analizować. Nie widzimy, nie spostrzegamy tych połączeń i między właśnie, czy to są różne fenomeny, czy to są zwierzęta, czy to jest właśnie to, co dzieje. Nie czujemy tej energii, w pewnym sensie właśnie nie mamy tego wyczucia, bo często to się nie widzi. I robiąc to... nie wiem, co tutaj... Okej, ja tutaj zmutuję wszystkich jakoś. Odcinamy jakby świat od siebie, więc świat i ziemia też nie zachowuje się tak jak powiedzmy lubi się zachowywać. W relacji, w połączeniu, w odpowiedzi, w tańcu, w tym, że się widzimy nawzajem. Czy to jest właśnie, że drzewa ze sobą rozmawiają i tańczą, czy właśnie, że ptaki rozmawiają z drzewami, czy to właśnie, że wiatr daje życie tak, że wszystko się rusza i tańczy i to rozumie i widzi, jakby to życie.
I w takim miejscu odcinamy też znaczenie, jakby takie głębokie znaczenie od tego, co się dzieje, od samych siebie i od różnych fenomenów. Więc na przykład teraz powiedzmy, no jest susza, nie ma deszczu. Ale w tradycyjnym myśleniu, jak myślimy na przykład w myśleniu, no właśnie konkretnie powiedzmy afrykańskim na przykład, jak nie ma deszczu, no to czego nie ma? Nie ma miłości, nie ma życia, nie ma obfitości, nie ma przepływu, nie ma uczuć, nie ma oczyszczenia, nie ma, jest stagnacja. I to nie tylko chodzi o ten fizyczny fenomen deszczu, tylko chodzi o te wszystkie warstwy, które byśmy powiedzieli, że to są przecież metafory i że to niekoniecznie to znaczy. Ale w kontekście deszczu właśnie, no to bardzo tak bezpośrednio właśnie to znaczy. Wyczytywanie tego głębszego znaczenia to jest to, co w tradycyjnych kulturach ludzie się tak wychowują, a zwłaszcza właśnie uzdrowiciele. W pewnym sensie to jest właśnie duża praca uzdrowicieli, to jest wyczytywanie tego, co się dzieje. Patrzenie i widzenie naprawdę tego, co się dzieje we wszystkich światach, poziomach, warstwach, połączeniach i tak dalej. Więc odcinając siebie, również nasz paradygmat jest taki, że wszystko jest od siebie odcięte i dlatego jakby ceremonia staje się niemożliwa. Ceremonia też staje się przerażająca, bo jeśli lubimy być odcięci albo chcemy być odcięci, to takie właśnie połączenie się z zdaje się być takie przerażające i o tym też opowiem. No więc to jest właśnie tak miejsce połączenia, poddania, równowagi i twórczości. Dlatego w pewnym sensie to, co się teraz również dzieje, to jest, no to nam jedynie pokazuje to, co już jakby tworzyliśmy przedtem. W historii i też w historii Afryki, jak patrzymy na kolonializm, to kolonializm bardzo często albo bezpośrednio zakazywał ceremonii, albo zakazywał, na przykład w Zimbabwe to zakazano instrumentów tradycyjnych, na przykład mbiry, to jest mbira dzawadzimu. I właśnie dlatego, że one były używane właśnie w pogańskich rytuałach i tak dalej i misjonarzom się to nie podobało. I to było w Puerto Rico, zakazano właśnie zgromadzeń i bębnów, zakazano niektórych tańców. W Stanach Zjednoczonych, no to jest oczywiście, są różne słynne przypadki, na przykład też taniec duchów, czyli ghost dance, które też amerykańska armia chyba tak bardzo się bała tego, że koniec końców wymordowali właśnie chyba 150 osób w tak zwanym wtedy Wounded Knee Massacre. Więc był taki strach. I nadal wydaje mi się, że ten strach przed ceremonią panuje na różnych poziomach. No i teraz oczywiście widzimy w kontekstach na przykład świętych roślin, które są też zakazane na świecie, to jest też zakazywanie ceremonii, bo to jest zakazywanie miejsca, gdzie człowiek łączy się z, gdzie człowiek łączy się z ziemią i rozumie siebie jako właśnie część wszystkiego, co się dzieje, również tego, że pada deszcz albo nie pada deszcz. No i dlatego w pewnym sensie w dzisiejszych czasach najbardziej wywrotowe, co możemy robić, to właśnie jest ceremonia.
Dobrze. Jeśli chodzi o konkretnie ceremonię deszczu, to właśnie powiem trochę o Zimbabwe. W Zimbabwe tradycyjni uzdrowiciele są nazwani Mashikiro. I Mashikiro, czy dosłownie właśnie tak jak mówimy, Homwe Neshikiro, czyli kieszeń dla ducha. I tradycyjny uzdrowiciel, który jakby ma na sobie jakiegoś przodka, to jest tak, że chodzi z tym przodkiem i jak jest ceremonia, to ten przodek, czy ten duch właśnie przychodzi i robi to, co jest potrzebne. I w takim sensie ceremonie deszczu w Zimbabwe bardzo są zależne od tego, kto tam jest. Nie jeśli chodzi o ludzi, którzy przychodzą, żeby na przykład się najeść i napić się piwa i tak dalej, tylko jeśli chodzi o uzdrowicieli. Czy ten Shikiro, który przychodzi, ma na sobie ducha Mondoro? Mondoro to jest słowo właśnie w języku Shona, to znaczy z jednej strony to jest lew, z drugiej strony to jest wielki przodek, wielki król, który kiedyś żył i teraz przychodzi czy wraca jako lew i konkretnie ma za zadanie karmić ziemię, opiekować się ziemią, czyli to są tak zwane też lwy deszczu, the lions of rain. I to jest też takie zrozumienie, że uzdrowiciele w społeczeństwie są ważni. To, co uzdrowiciele robią, to jest bardzo ważne. I też jeśli chodzi o to nasze takie właśnie zakłamanie w społeczeństwie, mamy takie społeczeństwo, gdzie uzdrowiciele nie mają wolnej ręki, żeby robić ceremonię. Na przykład w Zimbabwe to uzdrowiciele, ci Mashikiro, od razu mają status. Jeśli poczują na przykład, mają sen, widzą się następnego dnia i mówią, ok, musimy zrobić taką a taką ceremonię i ona musi być na tej a tej górze, bo tak mi powiedzieli, to dla ludzi to nie jest dziwne. To jest zrozumiane, że takie, aha, okej, no to musimy tak zrobić. Musimy doprowadzić do tego, żeby tak się stało. Jeśli uzdrowiciel ma właśnie za zadanie być w jakiejś, nie wiem, pójść sobie do lasu i tam właśnie być przez tydzień i robić nie wiadomo co, to też jest takie uszanowanie tego. Jest uszanowanie, że te dzikie przestrzenie przyrody, że i Mashikiro, a zwłaszcza Mashikiro Mondoro, oni tam przynależą i oni mają tam prawo być, tak samo jak zwierzęta i mają prawo właśnie tak i robić, zachowywać się tak, jak się zachowują, tak jak robią. Więc tutaj też nasze właśnie społeczeństwo stwarza trudności, jeśli chodzi o takie na przykład pytania, co robicie, po co robicie, tutaj wolno, tutaj nie wolno, albo na przykład jest za głośno, jest za dziwnie, takie tłumaczenie się z wszystkiego, albo po prostu właśnie, że to jest jakaś choroba umysłowa i tak dalej. W tradycyjnej koncepcji w Zimbabwe to Mondoro nie są jedynymi oczywiście przodkami, duchami, które opiekują się ziemią. Są duchy przyrody i są też właśnie wielkie duchy przyrody, które też strzegą. Są właśnie strażnikami, opiekunami. I to oni organizują się w pewnym sensie i to oni idą do Boga. W Zimbabwe, w tej tradycyjnej koncepcji, to nie o to chodzi, że Boga nie ma. Bóg absolutnie jest i Bóg jest Bogiem deszczu, czyli Bóg jest Bogiem życia, Bóg jest Bogiem miłości, bo tutaj jakby deszcz to jest ostatnia fizyczna manifestacja życia, właśnie miłości, odnowienia, pokarmu, dobrego życia.
i tak dalej. Więc, więc Bóg jest Bogiem deszczu i to Bóg pozwala na to właśnie, żeby to Bóg stwarza deszcz. Więc to nie jest też tak, że człowiek stwarza ten deszcz. Człowiek może jedynie, no nie wiem właśnie, być sobą w sposób najpiękniejszy, najdumniejszy i najpokorniejszy, aby ten deszcz mógł przyjść w pewnym sensie też jako aprobata. Takie właśnie wspieranie, tak, tak żyjcie, tak żyj, to mi się podoba. Więc tak. Co jest też ciekawe, to jest to, że Mondoro, czyli ci Mashikiro, ci tradycyjni uzdrowiciele, którzy przyprowadzili, znaczy, którzy mają właśnie te duchy Mondoro, to oni wygrali wojnę o niepodległość w Zimbabwe. Bardzo dużo się mówi w Zimbabwe na przykład o, mówi się o pierwszej wojnie o ziemię i o wolność. I tam faktycznie Brytyjczycy zabili bardzo, bardzo słynnych Mashikiro, Mondoro, między innymi właśnie głównie Ambuya Nehanda i Sekuru Kaguvi. Dużo się o tym mówi. W takim też sensie, że ta historia jest pokazana jako, no tutaj tradycyjne rzeczy nie działają, działa nowoczesność, działają właśnie pistolety i karabiny i po prostu właśnie chrześcijaństwo i materializm i nowoczesność i rasizm. Ale ta wojna o niepodległość druga, czyli Chimurenga, wojna o ziemię, też tam walczyli uzdrowiciele, oni przewodniczyli. I to było tak, że oni wiedzieli właśnie, jak się zachowywać w buszu, czyli właśnie w przyrodzie, tak, żeby szanować tą przestrzeń, to miejsce. I dawali instrukcje. I koniec końców właśnie wygrali, jakby to powiedzieć, no Zimbabweńczycy wygrali właśnie swoją walkę o wolność i o równouprawnienie. I wtedy to był rok 1980 w sumie właśnie, wtedy kiedy Zimbabwe zostało stworzone i już to był koniec Rodezji. I też oni właśnie robili te mukwerery, czyli te ceremonie o deszcz. Tak. Więc jak mówimy o ceremonii deszczu właśnie, co tam się dzieje? Oczywiście w różnych miejscach dzieją się różne rzeczy, w takim sensie, że w Ameryce Północnej, Południowej, w Afryce, w różnych częściach Afryki, ale są jakieś takie elementy wspólne. Elementy wspólne, po pierwsze, że to się robi, że to nie jest coś, czego się nie robi, że to nie jest też coś wyjątkowego. To nie jest ceremonia taka właśnie a propos, że dzieje się coś tragicznego, więc teraz tylko w tym wypadku robimy ceremonię deszczu. Ceremonia deszczu robiona jest przynajmniej raz w roku. Raz w roku na pewno, a jeśli jest susza, no to właśnie trochę częściej z powodu tej suszy. Więc to jest też coś takiego, co jest też takie zrozumiane przez ludzi, przez społeczeństwo, że po prostu raz w roku robimy mukwerere, że to faktycznie to kosztuje, to są pieniądze, trzeba ugotować piwo, trzeba właśnie zrobić ofiarę, trzeba zebrać ludzi, trzeba przygotować przestrzeń, trzeba to wszystko zrobić, ale że to jest to, co sprawia, że jest życie i że będzie życie i że też mamy szansę tam podziękować za życie
odnowić życie, oczyścić życie i że dobrze się dzieje z tego powodu, że jeśli się tego nie robi, to dzieje się źle. I to też jest takie zupełnie inne rozumienie, co jakby ciągle mnie uderza i dlatego może tak to podkreślam, że my tutaj właśnie w cywilizacji mamy, nie mamy takiego zrozumienia, że trzeba takie rzeczy robić. Nie właśnie, że się robi raz i to już koniec, już nigdy nie potrzebujemy tego, że aha, okej, już zrobiliśmy, tylko że to się właśnie co roku robi. I też ta koncepcja, że to ma znaczenie. Więc tak jak mówiłam na przykład o tej w pewnym sensie pierwszej kolonizacji, na pewno takiej właśnie, że to jest złe, że tradycyjne ceremonie są złe, że boimy się, jak zbierają się ci ludzie, walą na swoich bębnach i śpiewają, boimy się, więc będziemy strzelać i zakazywać i odcinać i wyrzucać instrumenty i tak dalej. To jest taka pierwsza kolonizacja, ale też jest taka kolonizacja myślenia naszego, jak takiego właśnie dzisiaj, powiedziałabym naukowego. Nie mam nic przeciwko nauce, ale takie właśnie myślenie, że ceremonia nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w przyrodzie, z pogodą, że pogoda się po prostu dzieje, albo lasy po prostu umierają, albo woda po prostu jest, jaka jest, płynie, nie płynie, jest brudna, nie brudna. Takie właśnie zapomnienie, że jest aspekt duchowy, energetyczny, który też działa w tym wszystkim. I że to nie jest tylko świat materialny, więc też jest takie właśnie taka sprawczość w tym wszystkim, znaczy w takim właśnie zrozumieniu, no, że robimy, nie, że nie robimy. No, więc to jest taki właśnie pierwszy wspólny element tych ceremonii deszczu. Drugi to jest ofiara. Ofiara w takim sensie, że w Afryce na pewno, no to właśnie, czy to jest krowa, czy byk, czy koza. Zwykle, jeśli chodzi o mukwerere, to jest większa sprawa, więc chodzi na przykład o byka albo o krowę i ubija się zwierzę. Część tego idzie dla ludzi i ludzie jedzą na ceremonii i to jest też uważane za taki bardzo święty pokarm i część oddaje się przyrodzie. W takim sensie też, że oddajemy, że dajemy, że karmimy, że rozumiemy właśnie, że wszyscy jesteśmy razem w tym, że deszcz karmi wszystko i wszystkich i w tym właśnie jesteśmy połączeni. Jeśli lasy się mają dobrze, to ja się mam dobrze. I tą ofiarę w naszych czasach i w naszym społeczeństwie, tak jak o tym myślałam też, to takie coś do mnie przyszło, że jedna część tej krzywdy, o której właśnie teraz opowiem, która się dzieje, która się zadziała, to jest w ogóle to, jak traktujemy przedmiotowo zwierzęta. I że to jest straszne, i że to jest potworne. I dlatego również w pewnym sensie uważam, że nasza ofiara tutaj na naszą ceremonię to nie powinno być zwierzę. To nie powinno być w takim sensie, że my musimy pokazać znowu, że umiemy tworzyć, bo bycie człowiekiem w koncepcji duchowej to znaczy tworzyć. Tworzyć piękno, śpiewać, tańczyć, coś zrobić, coś zbudować. Takie właśnie tworzenie z serca. I to też jest w tej właśnie tradycyjnej koncepcji, to też jest ofiara, bo to dajesz coś z siebie, ze swojego właśnie serca. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, że to nie ma czegoś takiego właśnie jak, czy tam nie powinno być, powiedzmy, pusta ofiara.
No, więc jedno też, co jest bardzo, bardzo istotne w Mukwerera zwłaszcza, w innych ceremoniach deszczu, w Afryce na pewno, a na innych, no to się za bardzo nie znam, to jest takie, jakby to powiedzieć, takie ujawnianie krzywdy, która być może się dzieje. Może tej krzywdy nie ma, ale jest coś takiego, że prosząc o życie, o odnowienie, prosimy też o oczyszczenie, prosimy też o prawdę, prosimy o to, aby jakieś krzywdy zostały przebaczone. Więc w tradycyjnym społeczeństwie, czy w Zimbabwe konkretnie, jeśli nie było deszczu, no to ludzie to widzieli jako, że coś złego się dzieje w społeczeństwie, że ktoś kogoś skrzywdził. Bardzo często w ogóle to było związane z gwałtem, że ktoś kogoś zgwałcił, co też nam, oczywiście też jest to połączenie właśnie deszcz, no i seksualność, i właśnie noworodzenie, i tak dalej, i w ogóle jakby kochanie się, i właśnie ten gwałt, to niszczenie tej naturalnej miłości, to właśnie to było widziane jako bardzo, że to bardzo częsta taka przyczyna braku życia, no właśnie, zamknięcia się życia, braku deszczu. I w takiej sytuacji najczęściej no to było coś takiego, że czy też jest coś takiego, że właśnie ludzie muszą jakoś przeprosić za to, oczywiście sprawcy muszą przeprosić, to musi być jakoś tam, musi być jakieś przebaczenie, pojednanie i potem właśnie znowu prosimy o więcej życia. Bo w tradycyjnych koncepcjach też jest coś takiego, że na pewno jest zrozumienie, że no, że przodkowie mogą się wkurzyć, że ziemia może się wkurzyć, że to nie jest tak, że właśnie, że my absolutnie nic nie mamy, nie mamy nie brać odpowiedzialności za to, co się dzieje. Również w ogóle jako gatunek. No, więc jest, i to jest bardzo ważne, jest ten aspekt taki oczywiście modlitewny, taki rytualny i to zwykle właśnie jak robimy Mukwerere, no to jest ten aspekt, że właśnie ci Mashikiro, Mondoro, oni to odprawiają. Często też bardzo wiele osób, znaczy tam ich po prostu nie ma. Ten właśnie Shikiro sobie gdzieś siedzi i robi te modlitwy, a ludzie w tym czasie właśnie tańczą, śpiewają. Bo ten taniec i śpiew to jest też jakby bardzo, bardzo, bardzo istotne. Bez tego nie ma ceremonii. No i ta część modlitwy, tak jak ja to rozumiem i przyjęłam, w kontekście ceremonii, to przede wszystkim jest coś takiego, że się przypominamy. Bo w ceremonii przychodzimy, to jest też taka właśnie pokora też serca, że przypominamy się, jakby mówimy, kim jesteśmy. To oczywiście nie wystarcza mówić, kim jesteśmy, musimy robić, zachowywać się jako ci, którzy jesteśmy. Czyli kim jesteśmy. W kontekście ceremonii, no to jesteśmy ludźmi. Nie tylko to, jesteśmy dobrymi ludźmi.
kochamy się nawzajem, jesteśmy dobrzy dla siebie, jesteśmy ofiarni, jesteśmy twórczy, jesteśmy szczęśliwi, śpiewamy, tańczymy, bo po to też jesteśmy, jemy razem, przyjmujemy wszystkich, którzy chcą z nami wtedy zjeść i się napić, cieszymy się i robiąc to w kontekście ceremonii, to też jakby pokazujemy, podajemy, mówimy, chcemy więcej życia, bo popatrzcie, jakie to życie jest wspaniałe i jacy my potrafimy być piękni i wspaniali. Dlatego, jeśli chodzi o właśnie jakby ochronę ceremonii, ona jest bardzo ważna, ale w tej ochronie też uczestniczy każdy uczestnik, bo nie przychodzi na przykład zły, obrażony, jakiś właśnie taki, że właśnie tam wylewa wszystko, co negatywne, tylko ma w sobie taką samodyscyplinę. To tutaj w ogóle nie chodzi o jakieś represje, tylko chodzi o tą świadomość, że ceremonia to jest przestrzeń twórcza. I dlatego uważamy na to, co przynosimy w tą przestrzeń, bo w pewnym sensie tam siejemy ziarna właśnie i takiego właśnie, że takie, no właśnie takie pokazanie, kim jesteśmy w najlepszym wydaniu, w takim właśnie, jakim nas stworzono. I tak też się przedstawiamy właśnie. No i potem jest właśnie ten aspekt, do kogo się zwracamy. I tutaj jest, zwracamy się do przodków, zwracamy się do ziemi, zwracamy się do duchów przyrody, zwracamy się do Boga, ale w takim kontekście, że właśnie w takim połączeniu, że no, że Bóg też jest częścią tego wszystkiego i że znaczy, no tak jak przynajmniej w tradycji Shona, no to bardzo nieczęsto zwracamy się prosto do Boga, ale to jest też taka kultura właśnie, że mówimy naokoło, mówimy naokoło, mówimy naokoło. I to jest też takie dosyć, powiedziałabym, fajne, bo bardzo twórcze. Bardzo twórcze, takie ciągłe patrzenie na coś i widzenie w tym właśnie tysiąc różnych twarzy. Tak też właśnie, jeśli chodzi o deszcz. Powiedziano mi kiedyś właśnie, że w ceremonii w Mukwerera, jak właśnie szaman odprawia te wszystkie rytualne modlitwy, to ani razu nie używa słowa deszcz. A jednak wszyscy wiemy, że to jest ceremonia proszenia właśnie o deszcz. No i tak. No i potem właśnie jest ten element muzyki i tańca. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Muzyka to jest też coś, co wprawia życie w ruch, jak i taniec. Więc to, że społeczeństwo całe, powiedzmy, tańczy w tych ceremoniach, to nie tylko dlatego, że im się chce albo nie chce, to też jest taki właśnie, znaczy nie chcę to nazwać obowiązkiem, ale rozumie się po prostu, że jest się częścią społeczeństwa, jest się częścią ludzkości, jest się częścią tej grupy i tej ceremonii i dlatego tańczymy. Dlatego też nie ma jakichś takich właśnie, że ale ja nie umiem tańczyć, to też jest taki dziwny wirus myśli. W Afryce no to jest takie trochę absurdalne w ogóle, żeby w ogóle mieć taką myśl, jak tańczysz, o Boże, ale czy ktoś mnie widzi? No przodkowie ci widzą i to jest dobre. No więc, ale to jest też jakby tańczysz dla wszystkich, tworzysz tą energię całym ciałem dla wszystkich.
nie, w ogóle wcale nie o to chodzi, czy umiesz, czy jesteś w tym dobry i tak dalej. No, z muzyką tradycyjnie no to też jest trochę inaczej, jeśli chodzi o mbire. Ludzie, którzy nie, powiedzmy nie mają uprawnienia, żeby grać na ceremonii, to nie grają na ceremonii, ale to też jakby po prostu chodzi o to, żeby umieć grać i jakoś się wgrywać w to wszystko, co się dzieje. Jest takie zrozumienie, że muzyka to jest ma najwięcej mocy, jeśli chodzi o połączenie się ze światem duchowym, ze światem niematerialnym, czy z tym światem, który żyje w materii. I dlatego muzyka jest bardzo, bardzo ważna. No i zwykle to się dzieje całą noc. No i tak to właśnie wygląda. Bardzo wiele uzdrowicieli i w ogóle właśnie ludzi, powiedzmy, rdzennych na całym świecie pięknie obrazują te różne, co się dzieje. Na przykład parę razy spotkałam się z takim powiedzeniem, że właśnie tańczymy, tworzymy tańcem nowy świat. Właśnie we dance a new world into being. Albo że śpiewamy właśnie i tworzymy nowy świat. We sing a new world into being. I znowu to jest coś takiego, że dla nas to są może pewne jakieś metafory, ale w rdzennym myśleniu to nie są metafory. To nie jest, to jest, znaczy to jest po prostu to, co się dzieje. I dlatego trzeba to robić. To jest też coś, ja wiem, że tutaj się rozgaduję, ale próbuję dać jakiś kontekst, bo bardziej oczywiście chodzi o to, żeby to robić, żeby tworzyć te przestrzenie, żeby robić ceremonie, żeby właśnie dawać tak życie, niż żeby się właśnie, żeby po prostu o tym rozmawiać, jak to mogłoby być, albo jak to jest w innych miejscach. No więc chciałabym się zapytać właśnie teraz, czy ktoś ma jakieś pytania? Czy w ogóle, czy ktoś chce coś powiedzieć, zanim pójdziemy dalej? Trochę nie wiem. Nie wiem, czy możecie podnosić ręce jakoś tak. Okej. Dobrze. W razie czego zawsze ktoś może napisać w czacie, jeśli właśnie ma jakieś pytanie albo chce coś powiedzieć. Rozumiem, że albo zanudziłam, albo wszystko jest absolutnie klarowne. No dobrze. No to teraz... To, co zrobimy, właśnie mam swoje mbiry. Dobrze. To, co zrobimy teraz, to jest taka próba, czy da się coś właśnie stworzyć, jakąś taką przestrzeń razem, dodając te elementy w tej przestrzeni bardziej medytacyjnej. Więc ja sobie wyłączę światło. I dziękuję. Więc teraz
Znaczy, skoro i tak wszyscy są właśnie zmutowani, to czy sprawdzę, czy jesteście? Teraz zrobimy tak, że w waszych przestrzeniach, tam gdzie jesteście, przejdziemy przez taką medytację i zachęcam was, żebyście również czy śpiewali, czy też opowiadali głosem i również tańczyli, jeśli czujecie takie właśnie, taki pociąg do tego. Ja będę tutaj mówić po swojemu i też śpiewać takie mam, no parę różnych piosenek. I no i zobaczymy właśnie, jak to będzie, z tego wyjdzie. Lara? Tak? Ale co mamy opowiadać? Bo nie rozumiem tego. Czego? Co opowiadać? Jak będą te różne etapy, ja powiem. Aha, dobra. Tak. Spoko. No. No dobrze. Ale tam u was u siebie, żeby właśnie tutaj nie stworzył się jakiś taki zgiełk. Wszyscy wy, którzy jesteście piękni, opiekunowie nasi, Matko Ziemio, Matko Moko, Wodo piękna, niesamowita, przodkowie nasi, wielcy i dumni, do których zwracają się dzisiaj wy, my, wasze dzieci, ludzie. Daliście nam życie. Dzisiaj przychodzimy do was, otwieramy serca i prosimy o życie, o więcej życia dla wszystkich. Dla całej naszej rodziny, dla zwierząt, dla lasów, dla drzew, dla deszczu, dla dzików, dla roślin, dla kwiatów. Dla całej ziemi.
dla oceanów, dla ryb, dla ptaków. Pomóżcie nas, otwórzcie nas na to, abyśmy otworzyli się znowu na to połączenie, abyśmy poczuli się znowu częścią tej ziemi. Wyrzuciliśmy się kiedyś, odcięliśmy się, ale zbudujcie znowu ten most. A pod tym mostem prosimy Was o rzekę, rzekę deszczu. Dziękujemy. Dziękujemy Wam za Waszą miłość i za błogosławieństwa. Dziękujemy. Teraz ja zagram Mondoro Pasi Parima. I tam, gdzie jesteście, to możecie śpiewać, możecie zatańczyć, możecie i tańcząc, i śpiewając, przedstawcie się. Czy to zrobicie głosem, czy w głowie, właśnie powiedzcie, kim jesteście. Jeśli nie wiecie, to też w porządku, proście, żebyście się dowiedzieli. Jako ludzie, kim my jesteśmy? My nie jesteśmy błędem, my nie jesteśmy złem, my jesteśmy dobrzy. Przychodzimy jako dobrzy ludzie. Mondoro Pasi Parima. Pasi Parima, ayem, ayem. Mondoro Pasi Parima, ayem. Mondoro Pasi Parima, ayem. Ayem, Mondoro Pasi Parima, ayem. Mondoro Pasi Parima, Mondoro Pasi Parima, Mondoro Pasi Parima, Mondoro Pasi Parima. Mondoro Pasi Parima, 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 Mondoro Pasi Parima. Mondoro Pasi Parima, Mondoro Pasi Parima, Mondoro Pasi Parima, Mondoro Pasi Parima, Mondoro Pasi Parima,
Dobrze. Teraz następna pieśń. Podobna. Niepodobna. Teraz będziemy dalej śpiewali. I jeśli chcecie mówić, oczywiście, bo śpiew i taniec to są właśnie najważniejsze, ale jeśli chcecie, to tam, gdzie jesteście, opowiedzcie jakby wodzie, ale też życiu i miłości, opowiedzcie jej, kim ona jest. Z kim się łączymy? Do kogo się zwracamy? Wodo. Piękna, piękna, piękna wodo, która daje życie, która sprawia, że jak przechodzę obok tulipanów, to one śpiewają do słońca, a nie zwracają głodne i smutne twarze ku niebu. Wodo, która słodycz robisz i z moich łez, i z mojego potu, i z każdej części życia. Wodo, która oczyszczasz moje serce. Wodo, która jesteś radością i obfitością. Przyjdź do nas. Pozwól, żebyśmy przypomnieli sobie choćby na chwilę, jak to jest być z Tobą, być Tobą. Pomóż nam czuć znowu w ciele, jak to jest, jak spadamy właśnie z nieba jako dar, jak deszcz. Bo przecież wszyscy jesteśmy tym deszczem dla tej ziemi. Pomóż nam to sobie przypomnieć. Hey, yeah.
Piękna woda, piękni ludzie, piękna ziemia, piękny duch, piękna miłość, piękne drzewa, piękne zwierzęta. Wszystko takie piękne. Następna część, następna pieśń. Ne Hondo, czyli wojna. W tej części oczywiście dalej kontynuujemy śpiew, taniec. I też otwieramy się teraz na
tą krzywdę, która się wydarzyła, która wydarza się, która się zadziewa, która jest, która boli. I tutaj może być różnie. Znaczy oczywiście są te krzywdy, które znamy. Wiemy, nie chodzi o winę w ogóle, jakby poczucie winy i tak dalej. Nie, chodzi jakby po prostu, żeby to wyszło na wierzch i możemy też się otworzyć i zapytać, co chcecie, żebyśmy zobaczyli, co chcecie, żebyśmy poczuli, co sprawia teraz tutaj, że życie nie przychodzi, że nie leje się manna z nieba, co mamy poczuć, może nawet naprawić i może jeśli poczujecie, bo to chodzi o czucie, poczujemy się właśnie razem i połączeni z tym, to za co chcemy nawet przeprosić. My jako ludzie. No więc to jest ta następna piosenka. Wszyscy wy piękni, życiodajni, świetliści, opiekunowie wszystkich stworzeń i ziemi. Piękna wodo. Czujemy wasz ból. Czujemy w sercu wasz ból. Czujemy wszystkie okrucieństwa i hańby, które gdzieś tam ludzie stworzyli, które żeśmy my stworzyli. Pokażcie nam to, poczujmy to, oczyśćcie to, prosimy was. Przyjmijcie za to naszą skruchę. Ja kawuję, nie mądro, wasy kana, nie mądro.
Teraz śpiewem i tańcem, może też właśnie słowami, otwieramy się, tworzymy, wchodzimy w nowe życie. Teraz w naszej koncepcji możecie sobie wyobrazić, nawet fizycznie wejść w kropelkę wody. Zobaczcie, czy możecie poczuć właśnie, jak wasze granice się rozpływają. Stajecie się tą kropelką. Jak się wam tam oddycha? Chinapamba mudiva
Bam Maciom, Chinapamba Mudivan Maciom, Chinapamba Mudivan Macio, Chiguayam, Chinapamba Mudivan Maciom, Chinapamba Mudivan Maciom, Chinapamba Mudivan Macio, Chiguayam. Chiguayam, 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 Chiguayam
Zagram jeszcze jedno i tym zakończymy. I to ostatnio. Zobaczymy teraz. Możemy. Możecie kontynuować w takim sensie, że właśnie łączyć się z wodą, spadać na ziemię. Co to w ogóle znaczy? Łączyć się z ziemią, dawać się ziemi, odkrywać właśnie to poczucie życia. Możemy też, możecie też zobaczyć właśnie, jaka ceremonia jest potrzebna nam. No, jakie tutaj, co jest potrzebne. Nawet może nie ceremonia, tylko jakieś aspekty rytualne nawet. Co my możemy zrobić, żeby nawet przypomnieć sobie właśnie to, co ludzie zawsze sobie przypominali w ceremonii, czyli co to znaczy być człowiekiem. Co to jest? Jak być prawdziwymi właśnie ludźmi połączonymi z życiem.
Też po swojemu podziękować i jakoś wrócić tutaj na Zoom. No jak właśnie jesteście gotowi. Dobrze, to teraz czy ja wam powiem, co ja, albo nie, zanim powiem wam, co ja proponuję, to chciałabym właśnie, jeśli ktoś czuje i chce się podzielić, to jest też właśnie częścią tego kręgu. Więc was odmutuję. To jeśli nie ma... Jeśli nie ma nikogo chętnego, to ja dwa słowa chciałam powiedzieć. Mhm. Dziękuję bardzo, Klaro. To było bardzo piękne. Bardzo dużo pięknych, cennych informacji. Dziękuję, bo ja bardzo mocno jestem emocjonalnie z Afryką związana i zabrałaś mnie tam znowu do kraju, którego co prawda nie znam i tych tradycji nie znam, ale bardzo mocno, no, woda jest ważna w całej Afryce. I mam taką właśnie piękną historię, ponieważ byłam w lutym ostatnio w Mali i krótko po moim powrocie do Polski mojemu przyjacielowi urodziło się dziecko, mała dziewczynka, i rozmawialiśmy na ten temat przez chwilę. Ja powiedziałam coś takiego, że to w ogóle cud niesamowity i takie piękne zdarzenie, że to małe dziecko się rodzi, a on przetłumaczył, teraz rozumiem, że prawdopodobnie przetłumaczył bezpośrednio ze swojego języka na angielski i powiedział właśnie coś takiego, tak, i pomyśleć, że taki cud pochodzi z wody. Life came from liquid. I ja wtedy nie do końca to zrozumiałam. Ta dzisiejsza podróż z tobą właśnie bardzo mocno, jakby poczułam to w sobie, nawet nie zrozumiałam tego intelektualnie, ale bardzo mocno poczułam to, o czym on powiedział rzeczywiście. W tej kulturze w ogóle ludów nomadzkich i Tuaregów zwłaszcza woda jest nieprawdopodobnie ważna i to na przykład widać w każdej biżuterii, którą tam tworzą, w tym ozdobnictwie, które mają, zawsze jest zawarty jakiś element, który pokazuje wodę albo ma związek z wodą, czy jest to właśnie jakiś symbol studni, czy na przykład ślady skarabeusza, który zawsze pojawia się tam, gdzie jest woda. Także dla mnie bardzo ważne, bardzo piękne, bardzo istotne, dziękuję, to było naprawdę, naprawdę coś. Dziękuję, tak, to prawda. Też takie docenienie właśnie, że życie zawsze pochodzi właśnie od wody. No i że to nie jest
takie po prostu się dzieje i ma się dziać. No, że to jest dar. No, Afryka na pewno nas uczy tego, żeby przypomnieć sobie takie podejście. No. No dobrze. Jeszcze coś. Tak, oczywiście. Dla mnie to był piękny dialog ciała z kosmosem, wszystkim, co istnieje tak naprawdę. I dla mnie to było no niesamowite. Modlić się ciałem, głosem, myślą, wyobraźnią, ruchem głów. Magicznie. No, dziękuję. To jest bardzo dobre przygotowanie do ceremonii, bo mamy to robić całą noc. No, bardzo dziękuję. No, dziękuję. No bardzo Wam dziękuję w ogóle. Czułam to takie właśnie, że jesteśmy w tym wszystkim razem. Wszyscy razem właśnie. No więc nie wiem, jeśli tutaj właśnie nie ma już więcej tych... Ja jeszcze może... Aha, tak. Ja w sumie bardziej chciałam właśnie też podziękować. Piękne. I ja chciałam tu, nie wiem, taką wdzięczność wyrazić też za ten tak naprawdę internet, że każdy u nas jest, każdy jest u siebie, a możemy być razem. I to też jest piękne. No. No tak, to na pewno właśnie. I ta wdzięczność właśnie za... No, za to, że możemy się tak połączyć, to rzeczywiście to jest, no, to jest duży dar. Dziękuję, że to powiedziałaś na głos. Dziękczynienie to jest też bardzo ważny aspekt tego wszystkiego, no i ceremonii wszystkiego. No. No dobrze. Ja jeszcze chciałam podziękować Ci, Klara, i mam bardzo dużą ochotę się bardziej w to zanurzyć. Mm-hmm. No, dziękuję. Wejść trochę głębiej, tak? Tak, rozumiem. No tak, no bo to jest spotkanie właśnie, tak jak powiedziałam, w pewnym sensie też informacyjne, ale no nie tylko, w takim sensie, że ceremonia, tak jak ja ją rozumiem i jakby siedzę na tych ceremoniach różnych od już tam lat, to jest też taki sposób życia, znaczy taki sposób też bycia i takie właśnie, i tutaj to faktycznie na przy Zagłębić się warto. Bardzo dziękuję. Dziękuję za komentarze. No i dziękuję Wam. Dziękuję Wam, że idziemy właśnie razem w tą podróż. Więc dobrze. Więc taki plan, jaki mam, to jest, i też tak jak teraz śpiewałam, to też jakby też się nasilił, tak przyszło do mnie. Że chciałabym właśnie spotkać się znowu za tydzień, aby potem chciałabym to zrobić za 2 tygodnie, zrobić ceremonię deszczu. I to jest tak, że to, co mi się pokazało, taki obraz, właśnie teraz jak grałam, bo wszyscy jesteśmy w różnych miejscach i to jest jakiś tam poziom organizacji i łączności, że żebyśmy wszyscy właśnie w naszych różnych miejscach
jak nam wyjdzie, żebyśmy to połączyli, skoordynowali. Naturalne jest to, jakby zrozumiałe jest to, że ceremonia nie będzie w takim dokładnie samym wydaniu w każdym miejscu. I oczywiście jest to też wyzwanie, bo mówimy o całonocnej ceremonii, mówimy o takim zagłębieniu się i mówimy o takim właśnie, że to taniec, śpiew, muzyka. No i też w takim wydaniu mamy czas ugotować piwo, co jest ważnym aspektem w kulturze Shona. Więc skoro operujemy jakby tą rozmową, to co mi się pokazało właśnie teraz, z światem duchowym, to i to jest świat właśnie, gdzie symbole są, jest to rozmowa też w jakimś sensie symboliczna, to nie musicie, gdzie jesteście, ugotować piwo. Jeśli chcecie, i to by było bardzo fajne, to kupić piwo. Jakby są niektóre materiały, które są potrzebne, ale to, że ja ugotuję to piwo, to już jakby pokryje nas, bo też to, co mi się pokazało w pewnym sensie, ja nadal jakoś tam przewodniczę w tej ceremonii, jakby, że te gesty, które ja wiem, jakby co zrobić, to jakoś się też pokryje i też wasza mądrość w tym, czy to, co właśnie wy wiecie, czy nawet jeśli chcecie jakoś partycypować właśnie po swojemu w tym, to też jakoś się wszystko łączy i pokrywa. A jak ktoś nie może piwa. Tak, no oczywiście, ale piwo to nie jest dla nas. Nie musicie wcale pić tego piwa. Nie, przepraszam, właśnie to piwo się oddaje ziemi. No i oczywiście ludzie też piją, jeśli chcą, ale bardzo wiele osób też nie pije, więc nie ma problemu z tym. No, alkohol jest święty. Jest jak najbardziej świętym narzędziem. I to, że jakby został na... I dlatego też alkoholizm jest taki straszny. Znaczy ja mówię, wszystkie nałogi są straszne, ale to też widzimy to takie zakłamanie i zepsucie i też tą wojnę z czymś, co w tradycyjnym sensie służyło właśnie ceremonii dla tego połączenia. I jak to było dobrze właśnie robione i dobrze właśnie ważone, to było jakoś tam, no to było święte. To było właśnie takie, że to był pokarm dla ducha. Tak jak właśnie po angielsku mówimy spirit for the spirits. I słyszałam właśnie taki jeden szaman, tak często mówił właśnie, powtarzał ciągle spirit for the spirits. I też właśnie tak myślałam, no dobrze, ale dlaczego? Ale o co mu chodzi? A potem też jakby przyzwyczaiłam się, że się tak przyjęło. No, więc, ale oczywiście też wy wiecie, jaką ofiarę, co chcecie przygotować. Więc może zróbmy tak, że znaczy ja wam dam teraz właśnie jakieś tam zadanie na przyszły tydzień, na to spotkanie za tydzień i możecie się na Facebooku albo napisać do mnie, albo po prostu zgłosić się w następnym, czy w tym wydarzeniu, co teraz było, czy w następnym, żebym też miała jakąś orientację właśnie kto, gdzie, żebyśmy właśnie miały jakąś orientację a propos tej przestrzeni i potem może dacie mi właśnie swoje maile, czy po prostu stworzę grupę na Facebooku, to jest chyba najłatwiejsze, albo, bo niektórzy ludzie nie są na Facebooku, więc może lepiej po prostu mailowo i wtedy właśnie jakoś
wyślę jakieś informacje też w tym tygodniu a propos właśnie tych materiałów niektórych, które są ważne. No i jakieś zastrzeżenia, no, też warto wiedzieć, czy jakiekolwiek pytania z tym, to też jest ważne. Jeśli chodzi o zadanie, no to jest dosyć proste, bo chodzi właśnie o jakby taki tydzień modlitwy, ale właśnie takiej właśnie taniec i śpiew w takim celu też informacyjnym, że informujemy przodków, wodę, opiekunów ziemi, tej ziemi tutaj informujemy, jakby przygotowujemy się do ceremonii deszczu. Robimy to. To jest bardzo ważny element jakiejkolwiek ceremonii, bardzo ważny. Często zwala się jakieś rzeczy, które poszły nie tak, później zwala się na to, że no tak, ktoś nie był dobrze poinformowany. Co jest dosyć zabawne. No bo też czasami to po prostu ludzie jakoś tam pobłądzili, ale to zawsze mi się podobało takie, no tak, zapomnieliśmy poinformować tak naprawdę, albo no może jakiś tam przodek po prostu nie usłyszał. No, poczucie humoru też jest bardzo ważne. Tak, i poza tym jakby stworzyć swoją opowieść dla deszczu. I możecie to różnie, możecie słowami, możecie zrobić, ulepić, możecie narysować, możecie zaśpiewać. Tą taką opowieść, w której jesteśmy w tej bardzo takiej właśnie równej relacji, że ty możesz być deszczem, bo ja jestem człowiekiem. I to jest takie właśnie, znowu wracamy do tej koncepcji, w Zimbabwe nazywamy to Hunu, w RPA mówi się na to Ubuntu. I to jest ta współzależność. I bardzo często się o tym mówi w kontekstach w ogóle na świecie, mówi się, a Ubuntu to chodzi o to, że właśnie człowiek jest tylko człowiekiem wśród ludzi. Ale zapominamy o tym aspekcie, że to chodzi o wszystko. Że jeśli człowiek nie jest człowiekiem, czyli nie żyje w zgodzie ze sobą i z tą właśnie i będąc tą twórczą, piękną istotą, starając się być, otwierając się na to właśnie też w sercu, to środowisko, przyroda, ziemia, woda też jakoś nie do końca mogą być sobą. Znamy to w konfliktach. Właśnie, ja myślę, że ja jestem taka wspaniała i w ogóle jestem bardzo dobrym człowiekiem, a potem pokłócę się z kimś i jesteśmy jakoś tam na siebie strasznie wkurzeni i w tej relacji jest po prostu, istnieje to zablokowanie, to, że ja przychodzę i zachowuję się zupełnie nie tak, jak ja bym przecież chciała. I trochę tak jest właśnie w tym aspekcie z wodą, że to jest też jakby nasza twórczość, która otwiera jakieś tam drzwi na tą twórczość wody, na tą twórczość ziemi. I deszczu jakby, i no i tej właśnie życia, miłości i tak dalej. Więc stwarzanie tej opowieści, tak jak trochę, tak jak zrobiliśmy w tej medytacji i takie czucie tego właśnie, otwieranie się na to, żeby w ceremonii też było właśnie otwarcie na to połączenie, na to życie tego świata, na wsłuchiwanie się. No i tyle właśnie. Nie wiem, czy ktoś ma jakieś pytania. No dobrze. Pytań nie ma. To
to w takim razie ja Wam bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję moim przodkom, no, którzy sprawiają, że w ogóle cokolwiek mi się udaje, na przykład wstanie z łóżka. No i dziękuję Wam i życzę Wam bardzo dobrej nocy. Aha, tak, zapomniałam właśnie, jeśli oczywiście to jest darmowe spotkanie, ale jeśli ktoś chce coś jakby dać za to spotkanie i coś dać za następne albo za tą pracę tej ceremonii, to jest to mile widziane, ale absolutnie niekonieczne i nie czujcie właśnie żadnej presji. Informacja jest jakoś tam na tym spotkaniu. No, takie, no, właśnie, no to tyle. No, no dobrze, to dziękuję Wam i dobranoc. Życzę Wam dobrej nocy. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Thank you.